To jaki był powód tego rozwodu? No formalnie na przykład. No nie mogłam powiedzieć, że zdrada, bo by musiała być orzeczenie o winie, a ja nie chciałam żadnych ciągnięcia się, nie chciałam żadnych pieniędzy, zresztą miałam podpisałam intercyzę wcześniej. Chciałam jak najszybciej się po prostu rozejść, więc powód, no... Jaki tam jest powód? Że niedogranie czy coś? Różnice charakteru. No, różnice. Bo wiesz, bo to też był show, nas, czytałem, że gdzieś tam wynajęli dźwig paparazzi, że robi zdjęcia przed sądem. Tak, to było niezłe, no. On przychodził, nie przychodził, ty przychodziłaś, nie przychodziłaś. Tak, tak, bo on nie chciał rozwodu i później się jednak dogadaliśmy, żeby chciał. Aha. Złożyłeś propozycję, nie do odrzucenia. Nie do odrzucenia. W mojej opinii niepodważalny argument był. A jak teraz patrzysz na ten związek, to taka miłość twojego życia, wracasz do tego, bo do niektórych miłości się wraca gdzieś tam myślami. To był najdłuższy mój związek, w związku z powyższym rzeczywiście bardzo mi zapadł gdzieś tam w pamięć, natomiast nigdy nie... Czy to jest miłość mojego życia? Odpowiem ci na łożu śmierci. Jasne. Bo jeszcze dużo ludzi spotkam na swojej drodze i wierzę w to, że największa miłość przede mną. Jest przed tobą.